Proszę Państwa, no przeżywamy wielkie dni nie tylko dlatego, że mamy początek Wielkiego Postu, a w Wielkim Poście wiadomo, rachunki sumienia trzeba sobie robić. Z niektórym by się przydało porachować nie tylko sumienie, ale i kości przy okazji. No, ale nie dlatego nawet przeżywamy wielkie dni. Wielkie dni przeżywamy, bo przyjechał rewizor i z Pieterburga, to znaczy jeszcze nie ten najgłówniejszy, tylko Komisja Wenecka zjechała do Polski, no i przeprowadza rozmowy zarówno z rządem, jak i z nierządem opozycyjnym, z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Początkowo opozycja strasznie płakała, że nie ma dostępu do Komisji Weneckiej, szczególnie pan poseł Halicki. Ja go rozumiem, pan poseł Halicki chętnie by tam się wypłakał, chociażby przez minutę stracił stanowisko ministra administracji i cyfryzacji. No, jest nieutulony w żalu do dnia dzisiejszego, to niektórym aż na mózg padają takie przeżycia, to trauma wielka. Nawet myślę, że może nawet nie on tak żałuje, co rodzina, bo to i splendor, i, że tak powiem, alimenty, a poza tym, no przede wszystkim splendor. Znana jest historia o ministrowej, która w środku nocy męża obudziła i mówi, czy ty cymbale sobie wyobrażałeś kiedykolwiek, że będziesz spał z ministrową? No i teraz jak ministrową być przestała, no to przecież jak można się na oczy pokazać tam w towarzystwie? Widać wyraźnie, że to pod wielką presją zarówno rząd, jak i nierząd się znalazł, zresztą na swoje własne życzenie, bo to pan minister Waszczykowski tam z tą Komisją Wenecką miał konszachty. No inna rzecz, że nie mógł się wymigać, bo jak demokracja jest zagrożona, no to jest zagrożona, a zwłaszcza praworządność, jak jest zagrożona, no to wiadomo, że Komisja Wenecka musi to wszystko posprawdzać dokładnie. Tam w tej komisji jest nawet panna Hanna Suchocka, ale zasada podobnież jest taka, że jak sprawa dotyczy kraju macierzystego czy ojczystego, to zależy teraz od genderactwo, jak to do tego podchodzi, no to ten członek komisji nie bierze udziału w tych wszystkich ceremoniach, w tych wszystkich przesłuchaniach, ale oczywiście później, w późniejszej fazie jak najbardziej, bo ta delegacja Komisji Weneckiej, która tutaj jako rewizori z Pieterburga do Polski zjechała, to potem będzie składała sprawozdanie pełnemu składowi, no i ten pełny skład będzie tam wiecował, głosował i tak dalej. Zobaczymy, czym to się skończy, czy to się skończy wesołym oberkiem, czy też skończy się jakimiś naganami dla polskiego rządu, jakimiś zaleceniami. O tyle ma to konsekwencje, że ustalenia i diagnoza Komisji Weneckiej prawdopodobnie będzie punktem wyjścia również dla Komisji Europejskiej, która też sprawę polską, die polnische Frage, bada, no i chce znaleźć jakieś ostateczne rozwiązanie tego polnische Frage, prawda? No i zobaczymy. Wszystko zatem, za dużo, wszystko może nie, ale dużo zależy od ustaleń Komisji Weneckiej. Więc nic dziwnego, że wszyscy uwijają się jak w ukropie wokół tych komisarzy, tam im nadskakują i tak dalej, w oczy zaglądają, no w ogóle w pyłki sprzed stóp zmiatają, a zlizy, brakuje tylko tego, żeby zlizywali. No ale wszystko dopiero przed nami, proszę Państwa, niezależnie od tego pani premier Beata Szydło ofensywę dyplomatyczną niesamowitą tam z Wiktorem Orbanem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. No rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że z tych Węgrów to mamy same pociechy. Naprawdę, to bez ironii mówię, bo Wiktor Orban powiedział coś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Polski złożył. Szkoda, że Polska na taką lojalność się nie mogła zdobywać. Przypominam, jak obrzydliwie zachowała
się pani groteskowa, pani minister Teresa Piotrowska. Ona, dlatego mówię groteskowa, bo ona była ministrem spraw wewnętrznych i już następnego dnia po nominacji, ona była z frakcji Psiapiółek, pani premierzycy Ewy Kopacz, już następnego dnia po nominacji wyrzekła się nadzoru nad tajnymi służbami, chociaż ustawa o ministrze spraw wewnętrznych nie zmieniła się ani na jotę, więc widzimy, że jaki tu stan praworządności wtedy obowiązywał, wtedy panował, że ustawa sobie, jak pani Piotrowska dostała prikaz, no Piotrowska, słuchajcie, tu mi się nie nosa, nie wstawiajcie nosa między drzwi, to natychmiast się wiedziała, kogo się ma słuchać, kto z niej zrobił człowieka, to tego się będzie słuchać, jasne, prawda. Proszę Państwa, no więc ofensywa dyplomatyczna przynosi pewne rezultaty. Viktor Orban rzeczywiście zachowuje się na poziomie wobec Polski. W ogóle trzeba powiedzieć, że Węgry jako sojusznik Polski zawsze się zachowywali wobec Polski na poziomie, czego niestety nie można powiedzieć o naszym nieszczęśliwym kraju. No ale może się tu jakoś sytuacja poprawi i nabierze symetrii. Proszę Państwa, no drugim takim wydarzeniem poza przyjazdem rewizora i z Petersburga jest powołanie nowej komisji, a właściwie podkomisji do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. No, widać wyraźnie, że pan minister Antoni Macierewicz gospodaruje katastrofą, taką piękną katastrofą, gospodaruje po gospodarsku. Najpierw podkomisja, później komisja. O, to będzie badała, to nie... To są poważne sprawy, tym bardziej, że wszystkie dowody rzeczowe nadal są w posiadaniu złego czekisty, zimnego czekisty Putina. Zimny czekista Putin wszystko może udowodnić i wybuchy może udowodnić, i cokolwiek, trotyl nas wraku i tak dalej. Tego wraku prawie, że już nie ma, bo tam go mole jedzą. Przez tyle lat to już niewiele z niego zostało, tak go obgryzły. No ale na tych resztkach też może trochę trotylu się zawsze znaleźć. Przypominam, że raz już tak było, kiedy pan redaktor Gmyz ogłosił rewelacje trotylowe, no to w salonie zapanowała panika. Aż kilkanaście godzin trwała, dopóki się wyjaśniło, że fałszywy alarm, że to nie, że Putin jeszcze nie podpalił lądu pod bombą, pod siedzeniem umieszczoną. Na wszelki jednak wypadek przypomnę, co pan pułkownik Szeląg z prokuratury wojskowej powiedział, że ślady materiałów wysokoenergetycznych tam się znajdowały, ale to nie dowód, że one tam były, prawda? No, widać, że pan pułkownik Szeląg na wszystkie możliwe wariacje Janty się asekurował, tak jak się asekuruje kukuniek, który jest za, nawet przeciw, bo to są plusy dodatnie i ujemne, prawda? Więc kukuniek, Andrzej Gwiazda twierdzi, że jego mocodawcy mu wybili z głowy organizowanie debat na temat Bolka. Ja chętnie w to wierzę, że ten pierwszy impuls to wyszedł od kukuńka, bo był taki wariacki, że to nikogo innego wyjść nie mogło. Ale tam ktoś starszy i mądrzejszy przyszedł do rozumu i tam go zgromił, powiedział, co ty frędzlu, jeszcze ci mało. No i pan prezydent zreiterował na całej linii, zaczął się odgrażać, że IPN Gdański do sądu poda. No po raz kolejny się sprawdziło, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi. Władze gdańskiego IPN-u na własnej skórze się o tym przekonały. Proszę Państwa, więc komisja, podkomisja do spraw katastrofy smoleńskiej, no prokuratura niezależna wszczęła śledztwo w sprawie przygotowań do lotu, fatalnego lotu pana prezydenta Kaczyńskiego. Zawsze mówiłem, że tę sprawę można było od razu już to śledztwo zakończyć dawno, bo przecież tutaj żadnych Rosjan nam nie potrzeba. Tu wiadomo, kto był zobowiązany do odpowiedniego przygotowania tego lotu, a nawet nie potrafimy do dzisiejszego dnia, mimo upływu czasu, nie potrafimy odpowiedzieć na proste pytanie, jaki charakter miał ten wylot. Czy to
była wizyta oficjalna, czy to był wyjazd turystyczny, czy to była prywatna, jakiś wyjazd na prywatne dziady takie żałobne do Katynia. To pokazuje, niemożność udzielenia odpowiedzi na takie proste pytanie, pokazuje, jak do jakich rażących zaniedbań tutaj musiało dojść. No i skoro doszło do takich rażących zaniedbań, to ktoś powinien za to beknąć, komuś powinni nie tylko sumienie przy okazji popielcowej środy tam rachunek sumienia zrobić, a przy okazji kości porachować. No i miejmy nadzieję, że pan Arabski jakoś tam zostanie przetrzepany trochę, trochę mu tam rura zmięknie. Pan Włodzimierz Cimoszewicz, który zażywa reputację autorytetu moralnego, taką supozycję wysunął niepokojącą, że być może dojdzie nawet do postawienia przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska. No, takiej chyba, takiego świętokradztwa się nikt nie dopuści. Przecież co by na to powiedziała nasza Złota Pani? Nasza Złota Pani też tutaj wyznaje zasadę, że jeśli nawet czas zmienić politykę rolną, to ludzi krzywdzić nam nie wolno i Donaldu Tusku krzywdy zrobić nie pozwoli. Nie po to mu przyznała nagrodę Karola Wielkiego, żeby tu jakiś tubylczy Trybunał Stanu nad nim się znęcał. Nic takiego nie będzie. Myślę, że pan Włodzimierz Cimoszewicz dmucha na zimne, no ale to pokazuje, jakie zaniepokojenie w salonie wzbudził pan minister Antoni Macierewicz tymi swoimi pod komisjami, no a niezależnie od tego przecież wisi nad nami jak miecz Damoklesa zapowiedź ujawnienia zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej. Akurat jestem poniekąd tutaj osobiście zainteresowany tym ujawnieniem, dlatego że właśnie ukazała się książka lubelskiego autora o tym, że pan profesor Kłoczowski jest niewinny, że to było pomówienia i tak dalej. No więc o tyle jestem zainteresowany osobiście, że to ja ujawniłem fakt jego współpracy w swoim czasie, a potem jeszcze tygodnik Wprost po kilku latach dołożył do tego informację, że dokumentacja pana profesora Kłoczowskiego znajduje się właśnie w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej, co by sugerowało, że on nadal po transformacji ustrojowej nadal, że tak powiem, był w zainteresowaniu wojskowych służb informacyjnych. No, to nic dziwnego, że teraz jest pucowany, podobnie jak inni są, pucują się na potęgę, ale złowrogi minister Macierewicz tutaj trzyma nad nimi miecz Damoklesa, no i jak spuści, to będzie wiatka niesamowita. Proszę Państwa, w Sejmie oczywiście trwa debata nad programem Rodzina 500+. Projekt ustawy został skierowany do komisji, więc oczywiście na pewno będzie ta ustawa uchwalona ze wszystkimi tego konsekwencjami. A na razie Sejmowa Komisja Etyki zajęła się panem posłem Pawłem Kukizem, dlatego że pan poseł Paweł Kukiz powiedział w programie stokrotki naszej resortowej, że żydowski bankier finansował Komitet Obrony Demokracji. Nie wiem, jakiego rodzaju niewłaściwości się Sejmowa Komisja Etyki w tym stwierdzeniu dopatrzyła, bo chodzi oczywiście o finansowego grandziarza Jerzego Sorosa, który no jest bankierem, to bez wątpienia, no i jest żydowskiego pochodzenia, więc nie wiem, czy charakter zniesławiający miało tutaj w tej zbitce słowo bankier, czy słowo żydowski. Gdyby Komisja Etyki Poselskiej uznała, że słowo bankier ma charakter zniesławiający, to chyba pan Ryszard Petru by im nogi powrywał z tyłka na taką profanację, na takie świętokradztwo. No a jeśli uzna, że charakter zniesławiający ma przymiotnik żydowski, no to nic, nie ma rady, trzeba będzie oskarżyć Komisję Etyki Poselskiej o antysemityzmus, bo trudno
bardziej jaskrawy dowód antysemityzmu. Widzimy, proszę Państwa, jak z tej gorliwości wszyscy wpadają w pułapki, we własne sidła się łapią, tak jak prezes Kaczyński kiedy w przeszłości zaplątywał się we własne nogi. No i tu widać, że żartów nie ma. Terror politycznej poprawności narasta, bo właśnie pani Grabowska, taka dobrze odżywiona, widać, że tam byle czego nie zje, postanowiła walczyć z hejtem, co znaczy się z nienawiścią. To nic nowego na tym świecie pełnym złości. Był taki okres, to pani Grabowska jest za młoda, żeby takie rzeczy pamiętać. W każdym razie szczuplejsza była wtedy, nawet jeśli pamięta, to była, musiała być szczuplejsza. No więc nienawiść klasowa była cnotą jeszcze za ojca narodów, chorążego pokoju, że dopiero teraz komunistyczna ideologia trochę tam się zmodyfikowała. Wtedy to była nienawiść klasowa, była cnotą. No ale teraz już z nienawiścią walczymy. Chciałbym zwrócić uwagę zarówno pani Grabowskiej, jak i innym wszystkim, również państwu, że nienawiść nie występuje samoistnie. Nienawiść jest, że tak powiem, kolportowana i noszona przez nienawistników, więc nie można walczyć z nienawiścią, zostawiając nienawistników w spokoju. Trzeba chwycić byka za rogi i nosicieli nienawiści, czyli nienawistników, zapakować w bydlęce wagony i skierować do chwilowo nieczynnego obozu w Auschwitz. I tam oczywiście po odpowiednim skompletowaniu załogi zrobić z nimi porządek, tę fragę ostateczne znaleźć rozwiązanie dla tej fragę. No i wtedy nienawiść zniknie. Będziemy się kochać tak wszyscy ze wszystkimi, aż nam będą bajki nosem się wydobywały, no ale o to chodzi, żeby każdy był szczęśliwy, byle tego szczęścia nie za dużo i niezbyt szybko, bo możemy nie przeżyć nadmiaru szczęścia tego eksperymentu. Ludzie giną nie tylko z nieszczęśliwości, ale i z nadmiaru szczęścia, mogą zostać załaskotani. No i żebyśmy tu nie takiego losu uniknęli, to musimy również walkę z nienawiścią dozować, tak jak pan minister Macierewicz dozuje po gospodarsku katastrofę, piękną katastrofę smoleńską. No, mamy wreszcie dowód na istnienie życia pozagrobowego. Mam na myśli oczywiście pana generała Czesława Kiszczaka, który niedawno taktownie umarł, ale jak się okazuje, kontynuuje życie pozagrobowe. No bo jak gdyby nie kontynuował życia pozagrobowego, to w jaki sposób mógłby dokonać zemsty z zagrobu? A właśnie dokonał zemsty z zagrobu. Oto pani Maria Kiszczak zwróciła się do IPN-u z prośbą o spotkanie z panem prezesem Kamińskim. Pan prezes Kamiński przez 2 tygodnie nie miał czasu, żeby przyjąć panią Marię Kiszczakową, co jest mniej więcej tak samo dziwne, jak postępowanie Leszka Millera, który nie chciał odebrać telefonu od generała Marka Papały, a ten dzwonił do niego w dniu własnej śmierci aż 2-krotnie, co najmniej 2-krotnie, a więc w trybie pilnym, a być może nawet w trybie alarmowym, i Leszek Miller nie odebrał tego telefonu. Podobnie jak pan prezes Kamiński przez 2 tygodnie zwlekał z przyjęciem pani Marii Kiszczakowej, tłumaczył się brakiem czasu. Oczywiście wszystko to być może, ale wyobrażam sobie, że ostrożny pan prezes Kamiński od razu wyczuł nieomylnym instynktem, 6. zmysłem, że to molestowanie ze strony pani Kiszczakowej niczego dobrego nie wróży. Przeciwnie, wróży same zgryzoty, konieczność być może
zniszczenia wszystkich legend, a zwłaszcza najbardziej ugruntowanej, założycielskiej legendy, mitu założycielskiego III Rzeczypospolitej w postaci okrągłego stołu, gdzie Polak z Polakiem się tam miał dogadać. No i za duży wiatr na moją wełnę, mógł pomyśleć sobie pan prezes Kamiński, i próbował zwlekaniem sytuację ratować w nadziei być może, że pani Kiszczakowej się odmieni i przestanie go molestować. No ale niestety pani Kiszczakowej się nic nie odmieniło. No i wreszcie trzeba było ją przyjąć. I cóż się okazało? Okazało się, że pani Maria Kiszczakowa chce przekazać do IPN-u, jeszcze tak nie mam pewności, czy za pieniądze, za 90 tysięcy złotych, czy to con amore, archiwum po mężu, w którym znajdowała się również rękopis znaleziony w Saragoście, sławiący czyny tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Kiedy już media niezależne to ujawniły, to znaczy kiedy prokuratorzy IPN-u weszli do willi państwa Kiszczaków i tam zaczęli penetrować, sześć pojemników, sześć worków tam znaleźli tych dokumentów. Wyobrażam sobie, że na pewno nie jest to makulatura. Już tam pan generał Kiszczak makulatury w domu nie trzymał. Jeden w drugiego muszą tam białe kruki się znajdować, rarytasy. No i kiedy okazało się, że ten rękopis z 1974 roku, sławiący czyny konfidenta o pseudonimie Bolek się znalazł, pan Lech Wałęsa, nasz kukuniek, nie wiadomo dlaczego, zareagował bardzo nerwowo i nawet na koniec powiedział, bo w ogóle z goryczą stwierdził, że mali ludzie walczą trupem Kiszczaka, podczas kiedy on tu obalił komunizm, a na koniec zacytował nawet Adolfa Hitlera, że zwycięzcy się nie sądzi. No, to widać, że obawy pana prezesa Kamińskiego nie były bezpodstawne. Jak taką poważną zastawkę sam kukuniek zasuwa, no to widzimy, że sprawa jest poważna. No i teraz będzie problem, ale zanim do tego przejdziemy, proszę państwa, to warto zatrzymać się chwilę nad determinacją pani Marii Kiszczakowej, która jednak nie ustawała w molestowaniu pana prezesa Kamińskiego. No, być może chciała zarobić pieniądze i wianuszka nie stracić, być może z jakichś innych przyczyn, a być może wykonywała ostatnią wolę męża. Ale zastanówmy się w takim razie nad tym, dlaczego mąż taką właśnie tej treści ostatnią wolę objawił. Otóż proszę państwa, żeby lepiej zrozumieć determinację pani Marii Kiszczakowej, musimy przypomnieć sobie, co się stało z małżeństwem Jaroszewiczów w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Otóż tej nocy małżeństwo Jaroszewiczów odwiedzili mordercy, którzy nie tylko ich zamordowali, ale przed śmiercią jeszcze ich torturowali, na co wskazywały wszystkie ślady. No i mimo to niezależna prokuratura przyjęła jako motyw zbrodni motyw rabunkowy, chociaż żadne precjoza nie zginęły, a fakt torturowania świadczył o tym, wskazywałby na to, że sprawca bądź sprawcy czegoś szukali. No i na pewno nie były to precjoza, bo precjoza ocalały. W ogóle chociaż były właściwie bardzo łatwo dostępne, z okoliczności wynika. No to skoro tak, to pani Maria Kiszczakowa miała się nad czym zastanawiać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy po śmierci męża mogła się skądś dowiedzieć, że parasol ochronny właśnie został nad nią zwinięty. No i w tej sytuacji przejęcie archiwum pana generała przez Instytut Pamięci Narodowej, no, stało się palącą koniecznością. To już nie chodziło tam żadne pieniądze, tylko o życie. A być może nawet jeśli o śmierć, to jakąś taką naturalną, a nie w takich dramatycznych okolicznościach. Proszę państwa, wróćmy jeszcze na chwilę do
zabójstwa państwa Jaroszewiczów. Otóż prokuratura skierowała sprawę na motyw rabunkowy i nawet postawiła przed sądem jakichś kryminalistów. Sąd oczywiście ich uniewinnił, w rezultacie sprawcy do dzisiaj są nieznani. Charakterystyczne jest również to, że nikogo nie zainteresowały zeznania świadka, który 1 września rano widział, jak z dom, willę państwa Jaroszewiczów opuszczają dwaj mężczyźni i kobieta. Ciekawe, charakterystyczne jest, że podobny szczegół, identyczny właściwie szczegół, został też zlekceważony w sprawie zabójstwa księdza Stefana Niedzielaka, który zginął we własnym mieszkaniu w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku od fachowego złamania karku. No i tam z mieszkania księdza Niedzielaka też widziano, jak wychodzą dwaj mężczyźni i kobieta. Być może, że to ci sami mężczyźni i ta sama kobieta była. To zła kobieta była pewnie, ta, która tam wychodziła z tymi dwoma mężczyznami. No i to by wskazywało, że jest jakieś komando. No i skoro tak, rzeczy się miały, to któż takie szczegóły mógłby lepiej ocenić, jak właśnie nie generał Kiszczak, który coś tam o funkcjonowaniu naszej młodej demokracji przecież musiał wiedzieć. No i nic dziwnego, że w takiej sytuacji mógł przekazać małżonce ostatnią wolę takiej treści. Materiały generała Kiszczaka zostały przejęte przez Instytut Pamięci Narodowej. No i teraz mamy różne możliwości. Krzysztof Wyszkowski twierdzi, że Instytut Pamięci Narodowej nie tyle ujawnia, co ukrywa prawdę, a skoro tak, to tych możliwości jest całkiem sporo. No, mogą prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej katalogować te znaleziska i katalogować aż do czasu, gdy raz wie doprowadzi do zewnętrznej interwencji w Polsce, wysadzi w powietrze aktualny rząd, no a nowy rząd oczywiście bardzo surowo uchwali, że to są materiały absolutnie niewiarygodne. Co więcej, wprowadzi oprócz kłamstwa Oświęcimskiego, wprowadzi różne inne kłamstwa, kłamstwa wałęsowskie, kłamstwa michnikowskie, kłamstwa kuroniowskie, kłamstwa geremkowskie i inne, pomniejsze, także nie będzie w ogóle można się odezwać, żeby tam na jakieś kłamstwo się nie nadać i nie narazić się na odpowiedzialność karną. To jest jedna możliwość. Druga możliwość, że już po skatalogowaniu tych wszystkich znalezisk w tym pomieszczeniu Instytutu Pamięci Narodowej, w której one będą się tam zdeponowane, to pomieszczenie zostanie zalane aż po sam sufit ekskrementami, tak jak się to stało z 260 dowodami rzeczowymi w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Jak pamiętamy, były one złożone w piwnicy gmachu policji w Olsztynie i akurat w tym pomieszczeniu pękła rura kanalizacyjna i zostało zalane po sam sufit ekskrementami. Wreszcie może się zdarzyć i tak, że piorun kulisty wszystko tam spali. No to się, takie rzeczy się przecież zdarzają. Albo że na te wszystkie materiały zostanie nałożona pieczęć tajności, co będzie równoznaczne z ich zabetonowaniem, tak jak w swoim czasie postulował to jego eminencja Stanisław kardynał Dziwisz. Zobaczymy, co się, najmniej prawdopodobne jest to, że zostanie one udostępnione publiczności, bo to by wymagało zweryfikowania wszystkich legend z tą legendą główną w postaci mitu założycielskiego III Rzeczypospolitej. Wprawdzie Muzeum Historii Żydów Polskich potrafiłoby sprokurować nam nowe legendy i nowe mity założycielskie, no ale lepsze jest wrogiem dobrego. Na wszelki wypadek lepiej nie próbować i stąd taka ostrożność pana prezesa Łukasza Kamińskiego. Proszę państwa, no sensacja goni sensację. Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po rewelacjach na temat agenta Bolka. Mówiąc nawiasem, pan prezydent Kukuniek, nasz kochany, wyleciał do Miami,
a w jego imieniu przemówił Jarosław Wałęsa, eurodeputowany. Już widać, w jakim kierunku będzie nawijane. Już uchwalili, że nie wierzą. Już uchwalili, że to są fałszywki. Ciekaw jestem, skąd pan Jarosław Wałęsa wie, że generał Kiszczak trzymał u siebie w domu tyle fałszywek. Pewnie sądzi po sobie, pewnie Lech Wałęsa też trzyma w domu różne fałszywki. Ciekawe, czego te fałszywki dotyczą. No ale być może jak umrze, to się dowiemy. Pani Danuta Wałęsowa też zaniesie je do Instytutu Pamięci Narodowej, zażąda 900 tysięcy złotych za te wszystkie fałszywki. Także no, w ten sposób wilk będzie syty i owca cała. Proszę Państwa, więc jeszcze nie ochłonęliśmy z tych rewelacji dotyczących agenta Bolka, no i takiej zapowiedzi trzęsienia ziemi być może, a tu już pan Mateusz Morawiecki w imieniu rządu przedstawił zbawienny projekt uzdrowienia naszej biednej ojczyzny przy pomocy planu reindustrializacji. No i w ogóle, kiedy słyszałem te zapowiedzi, zbawienne oznajmienia, to przypomniał mi się taki wierszyk Tuwima, jak to poeta opisuje, jak się z Władysławem Broniewskim urżnęli czystą wódką. No i idą tam gdzieś po jakichś wertepach, trzymają się płotu, a władzio mi o kolektywach, powiada Tuwim, a won! Industrializacja, racja, pożytek z niej, powiada poeta. Indus, rozumiem, trializacja już mniej. No więc coś takiego tutaj, z czymś takim mamy i tutaj do czynienia. Ma się to wszystko odbyć kosztem biliona złotych. Skąd ten bilion złotych? Ano, wśród rozmaitych pozycji są również i takie, są również i oszczędności, jakie Polacy zgromadzili w Narodowym Banku Polskim. No, po konfiskacie 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych już żadna niespodzianka nas nie zaskoczy. Widać wyraźnie, że początkowe podejrzenia, iż ideałem nowego rządu jest sanacja, znalazły potwierdzenie. To jest po prostu program nie tylko reindustrializacji, ale renacjonalizacji gospodarki. Także, bo to wszystko przejdzie przez budżet, wszystko będzie pod kontrolą rządu, no i oczywiście biurokracji, która wyobrażam sobie, jak się będzie musiała rozrosnąć w tej sytuacji. No, idą ciekawe czasy, proszę Państwa, i z tego punktu widzenia możemy już tylko odnotować szczegóły z kroniki kryminalnej. Właśnie znaleziony został na Malcie pan Poznański. Tutaj dowiedziałem się swoimi kanałami, że on był stażystą w tygodniku Polityka, no i w ogóle jest z korzeniami takimi najpierwszorzędnymi, co rzeczywiście skłania do pewnej zadumy, bo pan Poznański poćwiartował swoją ofiarę mieczem samurajskim. Od kiedy to starsi i mądrzejsi używają mieczy samurajskich? No widzimy, że multikulti święci triumfy. Proszę Państwa, co to się dzieje? Nie tylko kozikiem, ale i mieczem samurajskim niedługo obrzezani będą dokonywać rytualnych przy pomocy takich narzędzi rany boskie, a strach pomyśleć. No i z drugim takim przypadkiem z kroniki kryminalnej, który wypada odnotować, aresztowany właśnie został na 3 miesiące, tylko redaktor naczelny tygodnika Fakty i Mity, były ksiądz Roman Kotliński, były polityk, ozdoba
dziwnie osobliwej trzutki Janusza Palikota Biłgorajskiego, filozofa, który jakoś tak zniknął z politycznej sceny. Nie wiem, czemu to przypisać. Czyżby w archiwum generała Kiszczaka jakieś precjoza tam się znajdowały interesujące? No w każdym razie widać wyraźnie, że zima, której właściwie nie było i którą trudno uznać za naszą, dobiega właśnie końca, no a wiosna to już na pewno będzie nasza, bardzo interesująca, żeby tylko wszyscy ją przeżyli. Na razie jeszcze najważniejsze osoby się nie wypowiedziały na ten temat, a w szczególności nie wypowiedział się pan redaktor Adam Michnik, w związku z czym mikrocefale skupieni w środowisku Gazety Wyborczej na razie jeszcze nie wiedzą, co myślą na ten temat, no ale rozumiem, że pan redaktor Michnik też się wypowie, chociaż nie od razu, bo przypominamy sobie nominację, jaką wystawił w swoim czasie pan redaktor Michnik generałowi Kiszczakowi, mianował go na człowieka honoru. Proszę państwa, nie tyle było to stwierdzenie faktu, co pełne zaniepokojenia pytanie: panie generale Kiszczak, czy jest pan człowiekiem honoru, czy nie? No i teraz zachodził w umysł pod gornym kolą, czy w archiwum generała Kiszczaka znajdowały się jakieś materiały dotyczące Trutnia. No bo jeśli będą się znajdowały, no to czekają nas rozmaite niespodzianki. Być może również znajdują się tam jakieś materiały z teczki drogiego Bronisława, bo jak pamiętam, o ile pamiętam, kiedy w 1992 roku badana była zawartość teczki drogiego Bronisława w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to okazało się, że z tej całej zawartości zostały tylko okładki. A skoro generał Kiszczak miał takie prywatne domowe archiwum, to nie jest wykluczone, że ta zawartość właśnie tam się mogła znaleźć jako polisa ubezpieczeniowa. Proszę państwa, ziemia się być może, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem, ale być może, że ziemia się zatrzęsie, że rzeczywiście Muzeum Historii Żydów Polskich będzie musiało opracować zupełnie nową wersję naszej sławnej transformacji ustrojowej.